smakosze. Dzisiaj zrobię gołąbki, ale będą to gołąbki bez zawijania. Taka prostsza wersja tych tradycyjnych gołąbków. Będę potrzebowała do nich kapustę, mięso mielone, jajka, cebulę i czosnek. Przyprawiać mięso będę pieprzem i solą. Do mięsa dodam także natkę pietruszki posiekaną i koperek także posiekany. Żeby kapusta była miękka, skropię ją sokiem z cytryny i lekko posolę. A do sosu będzie potrzebny mi bulion, koncentrat pomidorowy, śmietana oraz mąka. Zapomniałam dodać, że do sosu będą potrzebne także przyprawy. Liście laurowe, ziele angielskie oraz kminek. Po otoczeniu w mące krupczatce gołąbki będę podsmażać na oleju. Wszystkie składniki oraz ich proporcje podaję jak zawsze w opisie pod filmikiem. Zaczynam od posiekania kapusty. Kroję najpierw na takie większe kawałki i teraz na drobniutkie. I teraz na drobniutko. Tak poszatkowaną kapustę jeszcze dodatkowo przesiekam w poprzek z jednej i z drugiej strony. I tak samo poszatkuję resztę kapusty. Gołąbki bez zawijania robię zawsze wtedy, kiedy jeśli kupię kapustę, stwierdzę, że liście są zbyt twarde, albo gdy liście są zbyt małe, żeby zawinąć gołąbki, albo wtedy, kiedy po prostu mam ochotę na gołąbki, a nie mam zbyt dużo czasu, żeby bawić się w zawijanie. Poszatkowaną kapustę skrapiam sokiem z cytryny i lekko solę. Kapusta pod wpływem soli i soku z cytryny zmięknie. I odstawiam ją teraz na jakieś 15-20 minut. Teraz pokroję cebulę. Pokroję ją na kostkę. Mięso wrzucam do dużej miski. Do mięsa dodaję cebulę. Poszatkowaną kapustę. Przeciśnięty przez praskę czosnek. Natkę pietruszki, posiekany koperek, dodam także jajka . Wsypię teraz 1,5 łyżeczki soli oraz sporą łyżeczkę pieprzu. I całość dokładnie wymieszam. Mięso mam już bardzo dobrze wyrobione. Ręce zwilżam w wodzie. Nabieram trochę mięsa i będę formować takie podłużne, jak cepeliny, gołąbki.
układam je na zwilżonej wodą desce szklanej. I w ten sposób będę robić te gołąbki aż do wykorzystania całego mięsa. I gotowe. Teraz te gołąbki będę otaczała w mące krupczatce. Delikatnie otaczam w mące ze wszystkich stron i ten nadmiar mąki przyciskam do gołąbka. I ostatni. Teraz będę je obsmażać na gorącym tłuszczu. Na dno garnka wlewam olej, tak żeby cieniutką warstwą pokrył całe dno. Olej się już pięknie rozgrzał, więc wkładam teraz nasze gołąbki. I będę je teraz obsmażać na rumiano ze wszystkich stron. Podsmażone ze wszystkich stron gołąbki podlewam teraz bulionem. Dodam również rozrzedzony bulionem koncentrat pomidorowy. Dosypuję także przyprawy. Liście laurowe, ziele angielskie oraz kminek. Całość nakrywam pokrywką i będę dusiła te gołąbki około 30 minut. Na oczywiście bardzo małym ogniu. Minęło pół godziny, a na takie gołąbki to wystarczający czas. Teraz wyjmę je na półmisek. O, wyrzucę przyprawy. Teraz muszę zaciągnąć sos, żeby był bardziej gęsty. Do śmietany wsypuję mąkę. Dokładnie wymieszam. Do śmietany doleję trochę sosu. I mąkę ze śmietaną wlewam teraz do sosu. Szybciutko mieszam. Przez chwilę sos pogotuję, aby zgęstniał. Teraz posmakuję, czy nie trzeba go doprawić. Według mnie jest pyszny. Już można podawać. Gołąbki bez zawijania to ciekawy i trochę inny przepis na popularne gołąbki. Mmm.
Mięso jest soczyste, wyczuwalna jest obecność kapusty. Wyraźnie doprawione koperkiem i natką pietruszki. Po prostu pycha. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.